Czołem pecetowcy! Na pytanie o ulubioną serię gier od lat odpowiadam dokładnie w ten sam sposób. Total War. Po prostu uwielbiam produkcję spod znaku wojny totalnej od samego początku. Od pierwszego Szoguna i jarania się epickością bitew, aż po te najnowsze spod znaku Warhammera. Uważam, że mimo naprawdę wielu odsłon, wielu mechanik, klimatów, kontynentów i epok historycznych, które przewinęły się w ramach tej serii, gry z dopiskiem Total War nigdy nie zeszły poniżej pewnego, co najmniej solidnego poziomu. I miejcie to proszę na uwadze, oglądając dzisiejszy ranking, w którym spróbowałem uporządkować je od tej najgorszej do najlepszej, choć ta najgorsza wcale nie jest przecież zła. Koniecznie dajcie znać, co myślicie, a zakładam, że może pojawić się tu sporo punktów dyskusyjnych, więc piszcie śmiało i równie śmiało zasubskrybujcie kanał, jeśli tylko jeszcze tego nie robicie, a podobają wam się moje materiały i chcielibyście ich więcej i częściej. A tymczasem lećmy do materiału. Miejsce 16. Empire Total War. Nasze dzisiejsze zestawienie zaczynamy od gry, która pewnie znalazłaby się nieco wyżej, jeśli tylko byłbym fanem tego okresu. Niestety nie jestem, a mimo to przyznać trzeba, że jest to bardzo solidna produkcja. Wrażenie robi przede wszystkim skala konfliktu rozciągająca się niemal na wszystkie kontynenty, a pozytywnie zaskoczyły mnie też zróżnicowane opcje rozbudowy miast oraz powiązany z nimi rozwój technologiczny naszego państwa. O epickich bitwach z udziałem tysięcy jednostek nie muszę już chyba wspominać. Te 18 wieczne są mocno specyficzne, ale na pewno warto podkreślić stosunkowo wysoką historyczną poprawność starć. Rozczarowała mnie natomiast sztuczna inteligencja przeciwników, dramatycznie słaba dyplomacja, czy choćby dziwne decyzje projektowe w kwestii m.in. wielkości prowincji na mapie, w związku z czym przez taką Europę przejeżdża się niczym walcem, trochę zbyt szybko i zbyt łatwo. Podsumowując, niezła rzecz, wysoko oceniana przede wszystkim przez społeczność multiplayerową, ale u mnie ostatnie miejsce rankingu. Miejsce 15. Total War Saga Troy. Kolejna pozycja to już jedna z nowszych odsłon serii, która swego czasu narobiła sporo szumu jako premierowa darmówka w sklepie Epic Games. I co tu dużo gadać, na plus na pewno ciekawy, pięknie pokazany świat antyczny z okresu wojny trojańskiej. Na jeszcze większy plus, fajne elementy ekonomii i zarządzania, sporą pulą różnorodnych surowców na mapie strategicznej. Troszkę ściągnięte z gier pokroju cywilizacji, gdzie jeśli czegoś brakuje, to trzeba sobie przehandlować albo podbić miejsce, w którym jest tego dużo. A do tego mile widziany wybór między podejściem bardziej historycznym czy mitologicznym, fajne kampanie poszczególnych frakcji z oryginalnymi celami głównymi i generalnie różnorodność stron konfliktu na wielu płaszczyznach. Jeśli chodzi o minusy, to niestety bitwy. Sztuczna inteligencja, balans jednostek, mieszanie w typach wojaków i interakcjach między nimi, czy też niewykorzystany potencjał bohaterów. Czyli generalnie skopanie, jakby nie patrzeć, najważniejszego elementu gry. Szkoda, bo mogło być dużo, dużo lepiej. Miejsce 14. Napoleon Total War. Kolejny 18-wieczny Total War, tym razem całkowicie skupiający się wokół Napoleona Bonaparte. Kilka mniejszych, jeśli chodzi o rozmach, ale dużo bogatszych w treści i elementy narracji kampanii, wyszło grze zdecydowanie na dobre. Kampanie są zwarte, szybkie, dynamiczne i mocno angażujące. Zarządzanie państwem wciąż wciągające, mapa bardziej szczegółowa i dopracowana dzięki zastosowaniu mniejszej skali, a bitwy epickie, momentami naprawdę przepiękne, mimo 12 lat na karku. Do tego popracowano też nad silnikiem, szczególnie fizyką starć, przez co te stały się jeszcze bardziej realistyczne. Gra wciąż jednak cierpi na słabą inteligencję komputerowych przeciwników, szczególnie właśnie podczas bitew. Na minus zaliczyć musiałbym też raczej kiepskawe bitwy morskie i mimo wszystko brak jakichś większych różnic w stosunku do Empire. Jest to produkcja na pewno lepsza, na pewno ładniejsza, ale de facto różni się szczególikami. Potencjał był zdecydowanie większy. Miejsce 13. Medieval Total War. Drugi w kolejności chronologicznej Total War to gra, nad którą po premierze spędziłem dziesiątki, jeśli nie setki godzin. Potężna kampania, możliwość poprowadzenia wielu europejskich królestw, a do tego epickie bitwy w tak znanych mi z lekcji historii realiach. Możliwość poprowadzenia Polski to było coś niebywałego, tym bardziej, że było to jedno z silniejszych państw na mapie. Na specjalne wyróżnienie zasługuje na pewno niezła inteligencja przeciwników w bitwie, potężna różnorodność jednostek i kilka fajnych, pomniejszych mechanik,
które jeszcze bardziej podkreślają umieszczenie tytułu w realiach średniowiecza. Z dzisiejszej perspektywy gra nieco trąci już jednak myszką i pod pewnymi względami, szczególnie na mapie strategicznej, bardziej przypomina planszówkę niż późniejsze odsłony serii. Co więcej, dwuwymiarowe sprite'y na trójwymiarowych polach bitew nie wyglądają imponująco, a upierdliwy, często mikromanagement na mapie strategicznej potrafi mocno zirytować. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wciąż bardzo dobra gra, która stanowiła ciekawą wariację na temat wcześniejszego Shoguna, choć być może twórcom zabrakło trochę odwagi we wprowadzaniu większych zmian. Miejsce 12. Total War Rome 2. Stosunkowo niskie 12. miejsce przypadło Rome 2. Co pewnie dla wielu może być pewnym zaskoczeniem i generalnie nie wynika ono z faktu, że gra jest słaba, a przynajmniej w obecnej chwili po dziesiątkach patchy i usprawni. Miejsce poza pierwszą dziesiątką to raczej efekt potężnego rozczarowania, jakim był dla mnie zaraz po premierze. Gdzieś zniknęła ta magia, gdzieś uciekł duch serii, tak mocno odczuwalny przecież w poprzedzających częściach. Zagubiły się w dziesiątkach błędów, bugów, w nadmiernych uproszczeniach, w beznadziejnym interfejsie i jeszcze gorszej sztucznej inteligencji przeciwników. O niezamierzenie komicznych bitwach morskich, wspominając już tylko z kronikarskiego obowiązku. Na szczęście wiele z tych rzeczy zmieniło się przez lata na lepsze, poprawiono balans, wyeliminowano najbardziej upierdliwe błędy i dzisiaj jest to już zupełnie inna gra. I dobrze, bo graficznie wciąż robi bardzo dobre wrażenie, a epickość starć czy nocnych szturmów potrafi zerwać paputy. Fakt jest też taki, że Rome 2 pozostaje do dzisiaj jednym z najbardziej casualowych, choć nie wiem czy to do końca dobre słowo, ale generalnie jednym z najprostszych Total Warów, jakie kiedykolwiek powstały. I żeby nie było, gra jest wciąż bardzo dobra, ale żebyście przed uruchomieniem zdawali sobie z tego sprawę, że zwyczajnie nieco inaczej rozłożyły się w niej akcenty. Miejsce 11. Shogun Total War. Miejsce tuż przed pierwszą dziesiątką okupuje tytuł kultowy i niesamowicie dla mnie ważny, czyli pierwszy Shogun. Od Shoguna przecież wszystko się zaczęło, to on pokazał, że w gatunku szeroko pojętych gier strategicznych nie powiedziano jeszcze wszystkiego. To w Shogunie po raz pierwszy zobaczyłem, że bitwy mogą składać się nie z dziesiątek, jak dotąd bywało, ale z setek czy tysięcy wojowników toczących ze sobą krwawe boje na trójwymiarowych polach bitew. A jeśli dorzucić do tego angażującą część strategiczną, kultowe już dzisiaj animacje pojawiające się w związku z działaniami naszych agentów, stylizowaną szatę graficzną i genialną oprawę muzyczną oraz wyjątkowy klimat, jaki to wszystko razem zbudowało i którym gra wyśmienicie broni się do dzisiaj, to można przymknąć oko na pewne archaizmy i techniczne niedociągnięcia. Ostatecznie to przecież pierwszy Shogun pojawił się na rynku 22 lata temu, rozpoczynając serię Total War, a swoją ambicją już wtedy wyprzedzał czasy i możliwości ówczesnych maszyn. Trzeba znać. Miejsce 10. Total War Attila. Kolejny tytuł, czyli Total War Attila, zdecydowanie zasłużył sobie na miejsce otwierające czołową dziesiątkę. Gra będąca dla Rome 2 tym, czym Napoleon był dla Empire, czyli kampanią na dużo mniejszą skalę, skupiła się na jednym konkretnym konflikcie i obszarze działań, większą wagę przykładając do historii i opowieści, którą stara się przekazać. Dla mnie bomba, tym bardziej, że temat mega ciekawy, a mechanicznie wyszło po prostu lepiej. Nowe mechaniki hordy, ulepszone oblężenia, znacznie poprawiona sztuczna inteligencja, a do tego, co chyba najważniejsze, powrót do bardziej wymagających, złożonych i trudniejszych Total Warów i naprawdę świetna kampania singleplayerowa w kontrze do jednak trochę bezpłciowej z podstawowego Rome 2. Attila na pewno będzie smakowitym kąskiem dla wszystkich, którzy, tak samo jak ja, nieco rozczarowali się drugim Romem, bo zwyczajnie szukali większego wyzwania. Tutaj powinni szybko odzyskać wiarę w serię. Miejsce 9. Total War Saga Thrones of Britannia. Bardzo wysokie 9. miejsce dla chyba mojego największego pozytywnego zaskoczenia, jeśli chodzi o całą serię Total War. Było ono tym większe, że zdążyłem już wcześniej nasłuchać się sporo negatywnych opinii na temat tej produkcji. A jednak Thrones of Britannia, czyli przedstawiciel bardziej kameralnych Total Warów, skupiających się na jednym konkretnym konflikcie, to kawał świetnie napisanego kodu. Powodów jest tutaj co najmniej kilka. Po pierwsze, wyjątkowy klimat i setting historyczny. Brutalne starcia Wikingów z Anglikami Irlandczykami robią naprawdę niesamowite wrażenie, także z racji na świetną grafikę i naprawdę epickie widoki na mapach bitewnych. Do tego wystarczająca jak na tak małą skalę różnorodność frakcji jednostek, ciekawe, mocno odmienne dla każdej ze stron kampanie, plus różne małe zmiany w mechanikach, które powodują, że niby to wciąż stary, dobry Total War, a jednak czuć tutaj mały powiew świeżości. W Thrones of Britannia nieco inaczej rozłożono też akcenty. Mniej jest mikromanagementu, zaprzątania sobie głowy agentów,
agentami, religiami czy handlem, a więcej dyplomacji i dbania chociażby o aprowizację dla naszych armii. Bardzo przypadł mi też do gustu fakt oddzielenia możliwości rekrutacji jednostek od posiadania konkretnych budynków. Takich zmian jest tutaj sporo, większość na plus i parę na minus, ale suma summarum to naprawdę świetny Total War, któremu warto dać szansę. Miejsce ósme, Total War Three Kingdoms. Miejsce ósme i gra, która na zdrowy rozum powinna być w tym zestawieniu wyżej, bo to naprawdę kawał doskonałej produkcji, tym bardziej, że umieszczony w jakże bliskich mi chińskich realiach. A jednak jestem w jego przypadku mocno rozdarty, bardziej niż w przypadku każdej innej części serii. Z jednej strony nie można odmówić mu rozmachu i to zarówno jak zawsze na mapach bitewnych, ale też na ogromnej, pięknej mapie Chin i całego regionu. Rozmachowi dorównuje też poziom złożoności. Three Kingdoms to chyba jeden z najbardziej rozbudowanych tytułów w serii. Naprawdę jest tutaj co robić, począwszy od świetnej dyplomacji, a na najróżniejszych zawiłościach gospodarczych skończywszy. Do tego dorzućcie świetną kampanię z bardzo charakterystycznymi postaciami, wyjętymi wprost z chińskiej historii i legend oraz wyjątkowo ładną, stylizowaną szatę graficzną i macie grę, w której miłośnicy strategii zatopią się bez pamięci. Przynajmniej w teorii, bo jest też druga strona medalu. Mała różnorodność jednostek, czasami nieczytelny, przekombinowany interfejs, nierówna sztuczna inteligencja, która wydaje się być dużo mądrzejsza na mapie strategicznej niż w bitwach oraz chyba nie do końca udany eksperyment z mechaniką pojedynków dowódców. Myślę, że miało to dużo większy potencjał niż to, co zaprezentowano. A szkoda. I żeby nie było niedomówień, Kingdoms to oczywiście dobra gra, a w niektórych aspektach i świetna, a jednak dla mnie mimo wszystko trochę rozczarowania. Był potencjał na top 3. Miejsce siódme, Total War Warhammer. Na miejscu siódmym gra, która wprowadziła serię w realia fantasy. I to nie byle jakiego, tylko mrocznego i brutalnego fantasy spod znaku wojennego młotka. I mimo moich początkowych obaw udało się to świetnie, okazało się, że formuła Total War jest wręcz stworzona do tego typu historii. Potężny kontynent i dziesiątki ścierających się ze sobą frakcji, wśród których są orkowie, wampiry, krasnoludy, demony i rzecz jasna ludzie oraz cała masa innych. Do tego każda z nich otrzymała nie tylko odrębny zestaw jednostek czy bohaterów, ale także całkowicie odmienne mechaniki gry i cele do zrealizowania w trakcie kampanii, co powoduje, że każda gra nieco w inną grę. Czy będą to wędrowne obozy zwierzoludzi, czy runy i księgi uraz krasnoludów, czy też polityka imperialna Imperium, każda mechanika wprowadza na tyle urozmaicenia, jednocześnie idąc z duchem frakcji, której została przypisana, że regrywalność tego tytułu zwiększyła się wielokrotnie. Dodajcie do tego rzecz jasna wielkie epickie bitwy, w których nie zabrakło smoków, gigantów, popłoch demonów, czy bardzo istotnej i potężnej magii, a otrzymacie obraz doskonałej gry. Gry, w której świetnie udało się oddać ducha zarówno serii Total War, jak i figurkowej gry bitewnej spod znaku Warhammera. A jednak mimo tych ochów i achów, produkcja nie ustrzegła się kilku problemów czy bugów wieku dziecięcego, a że potencjał był większy, o czym przekonacie się za chwilę, to ląduje ostatecznie tylko i aż na miejscu siódmym. Miejsce szóste, Total War Shogun 2, Zmierzch Samurajów. Miejsce szóste i niesamowicie interesująca gra. Produkcja, która zaczynała jako niesamodzielne DLC do Shoguna 2, żeby ostatecznie zamienić się w pełnoprawny, samodzielny dodatek do rzeczonej gry. Generalnie było z tym trochę zamieszania i etyczny aspekt wydawania takiego produktu za pełną kwotę pozostaje wątpliwy, ale postanowiłem zostawić to na boku i umieścić Zmierzch Samurajów na tej liście i to całkiem wysoko, bo naprawdę na to zasługuje. Po pierwsze, mamy tutaj niesamowicie ciekawy i pasjonujący okres w historii XIX-wiecznej Japonii, w którym zwolennicy cesarza i modernizacji kraju starli się z tradycjonalistami wspierającymi szoguna. I zostało to świetnie oddane w mechanikach gry. Przydatność kolei, kontakty ze światowymi potęgami, karabiny maszynowe i generalnie broń palna mocno mieszająca w dotychczasowym rozkładzie sił itd. itd. Fajnych smaczków jest tutaj cała masa i co najważniejsze, mimo pozornej dysproporcji sił, w których ścierają się przecież wojownicy z łukami, kontra artyleria i karabiny, całość została bardzo dobrze zbalansowana i niezależnie od tego, którą stronę konfliktu wybierzecie, zabawa będzie przednia. No i starcia to po prostu poezja, dynamiczne, pięknie animowane, brutalne, no jest na czym oko zawiesić. Podsumowując, jeśli chcecie przekonać się, w jaki sposób modernizacja i industrializacja wpłynęła na światowe konflikty, to tutaj macie tego bardzo fajny przykład. Polecam. Miejsce piąte, Total War Warhammer 3.
Pierwszą piątkę otwiera nam najnowsza odsłona serii, czyli trzeci Warhammer. No i nie da się ukryć, że jest to seria w rozkwicie. Żaden poprzedni Total War nie był ładniejszy i zrealizowany z większym rozmachem. Żaden nie miał bardziej oryginalnych i odróżniających się między sobą frakcji z bogami chaosu, tajemniczym Katajem czy potężnym Kislewem na czele. Każda z nich dostała rzecz jasna odmienne, charakterystyczne dla siebie mechaniki, cele oraz możliwości rozwoju. Bardzo spodobało mi się też położenie większego nacisku na elementy RPG i rozwój głównych bohaterów, co szczególnie widoczne jest u pewnego demonicznego księcia. A także chyba pierwsza w historii porządna i naprawdę dobrze zrealizowana kampania wprowadzająca nowych graczy w tajniki serii. Dołóżcie do tego dopracowany do perfekcji interfejs i otrzymujecie tytuł, który powinien być pierwszym wyborem dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się w ogóle o co w tej całej wojnie totalnej chodzi. O ile oczywiście nie mają uczulenia na stylistykę fantasy. Jedynym powodem, dla którego trzeci Total War nie jest wyżej na tej liście, jest balans i pewne elementy głównej kampanii fabularnej, która mimo świetnego pomysłu, w późniejszych etapach gry robi się po prostu mocno upierdliwa i momentami frustrująca. Na szczęście ostatnie poprawki w pewien sposób problem zniwelowały, a liczę na to, że kolejne zupełnie go wyeliminują. I wtedy będzie już totalny sztos. Miejsce czwarte, Medieval 2 Total War. Miejsce tuż przed podium przypada drugiemu Medievalowi, bo jest to gra ze wszechmiar spektakularna. Produkcja idąca z duchem klasycznej pierwszej odsłony poprawiła i rozszerzyła ją niemal w każdym możliwym aspekcie. Medieval 2 to kawał świetnego grand strategy z całą masą możliwości w sferze politycznej i gospodarczej, ze świetnymi epickimi bitwami i jeszcze lepszymi oblężeniami, z naprawdę porządną sztuczną inteligencją, wielką wielowątkową kampanią singleplayerową i potężną różnorodnością średniowiecznych frakcji oraz jednostek. A jednak przecież to samo można by było powiedzieć o wielu grach z dzisiejszej listy. Elementem, który zaważył o tak wysokiej pozycji drugiego Medievala, jest natomiast wybitny, niesamodzielny dodatek, bez którego w mojej świadomości ta gra zwyczajnie nie funkcjonuje. Zestaw czterech umieszczonych w różnych czasach i częściach globu kampanii pod tytułem Medieval 2 Total War Kingdoms to niesamowity przykład tego, w jaki sposób odświeżyć sprawdzone schematy, jednocześnie serwując graczom potężną dawkę różnorodności. Interesują was wojny Polaków z krzyżakami? Proszę bardzo, jest taki moduł. Kampania brytyjska? Też jest. Wyprawy krzyżowe? Jak najbardziej. No i wisienka na torcie, czyli kampania w Ameryce Północnej i Południowej, w których pokierować można plemionami Azteków, Majów czy Apaczów, stając w kontrze do europejskich najeźdźców. Wszystkie robią świetne wrażenie i stanowią niesamowitą wartość dodaną do i tak świetnej przecież gry. Miejsce czwarte zasłużone. Miejsce trzecie, Total War Shogun 2. No i przyszedł czas na podium, czyli trzy gry, spośród których każda jest tak naprawdę równie genialna, a o poszczególnych miejscach zdecydowały niuanse. Na pierwszy ogień idzie wybitny Shogun 2, czyli gra umieszczona 300 lat przed wspomnianym już tutaj upadkiem samurajów. A to oznacza jedno, mniej karabinów, więcej mieczy, łuków i staroszkolnej nawalanki. Ta jest natomiast w Shogunie niesamowicie atrakcyjna. Bitwy robią ogromne wrażenie, a widok potężnych armii z powiewającymi zza pleców chorągiewkami powoduje, że aż serce rośnie. Do tego genialne animacje walczących wojowników, chyba najlepsze w całej serii, i macie najbardziej atrakcyjne bitwy, jakie można zobaczyć na komputerze. Widok walczących samurajów czy mnichów wojowników naprawdę robi wrażenie. Na szczęście na tym nie koniec. Shogun 2 pełen jest świetnych mechanik, bardzo fajnie oddających klimat starego, dobrego Shoguna, przy jednoczesnym zachowaniu nowocześniejszych elementów serii. Do łask wrócili agenci, którzy spełniają naprawdę istotną rolę. Na mapie rozmieszczone są strategiczne elementy prowincji, które można zdobywać, pozbawiając wrogów istotnych surowców. Do tego świetna dyplomacja, genialna muzyka, potężna zawartość z dziesiątkami jednostek i ulepszeń oraz naprawdę wciągająca i wymagająca kampania. Mały minusik za niewielkie problemy z balansem i sztuczną inteligencją, szczególnie w bitwach morskich, ale mimo to Shogun 2 to zdecydowanie szczytowe osiągnięcie serii, a jeśli jesteście miłośnikami klimatów samurajskich, to spokojnie możecie ją sobie wrzucić na pierwsze miejsce. Miejsce drugie, Total War Warhammer 2. Miejsce drugie i z kolei najlepsza, środkowa część fantastycznej odnogi serii. Warhammer 2 łączy w sobie świetny balans i ogromną zawartość części pierwszej z epickością i różnorodnością części trzeciej, dodając do tego sporo od siebie.
I tak mamy tutaj świetną kampanię singleplayerową, ciekawszą od tej z jedynki i lepiej wyważoną od tej z trójki. Kampanię, która wymaga od gracza nieco więcej kreatywności i śmiałości w poczynaniach niż dwie pozostałe, a przy tym nie pozostawia wrażenia, że coś tutaj jest mocno przegięte. Do tego dwójka to już absolutny brak hamulców, jeśli chodzi o zawartość, o liczbę frakcji, zaklęć, bohaterów, technologii, dostępnych do podbicia prowincji itd. itd. Rozmach środkowej części robi niesamowite wrażenie. To w tej części wprowadzono chyba najciekawsze z raz, ze Skavenami czy wampirzymi piratami na czele, a w sumie znajdziecie ich tu 15 z podziałem na niemal 70 odmiennych frakcji. Robi wrażenie, prawda? A do tego dorzućcie jeszcze świetne wrażenia audio-wideo, nie najgorszą sztuczną inteligencję komputerowych przeciwników i nieskończone pokłady regrywalności, a dostaniecie nie tylko jednego z najlepszych Total Warów, ale jedną z najlepszych strategii w ogóle. I koniec, kropka. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. A, no i to jest jeszcze chyba dobry moment, żeby powiedzieć, że jeśli nie przeszkadza wam absurdalny czas oczekiwania na swoją turę, to posiadając wszystkie części Warhammera, możecie zagrać w przeogromną, połączoną kampanię Mortal Empires i to jest dopiero kosmos. Miejsce pierwsze, Rome Total War. No i miejsce pierwsze. Dla niektórych z was może być to wybór kontrowersyjny, ale dla mnie zwyczajnie nie mogło być innego. Rome Total War to gra, która wyniosła tę serię na zupełnie inny kosmiczny poziom. Gra, która do dzisiaj pozostaje moją ulubioną strategią w ogóle i nad którą spędziłem niezliczone godziny gry. Co więcej, jest to produkcja, która poza grafiką w ogóle się nie zestarzała i do dzisiaj stanowi kwintesencję wszystkiego, co najlepsze w serii. Począwszy od aspektów gospodarczych, handlowych czy politycznych, a na epickich starciach skończywszy. Do tego niewiele gier może równać się z Rom w kwestii różnorodności i balansu uczestniczących w konflikcie frakcji, a wymagająca, acz sprawiedliwa kampania powoduje, że chce się do tego wracać i każdorazowo próbować innych rozwiązań. Jednocześnie pierwszy Rom jest też produkcją ze świetnie przemyślanym interfejsem i generalnie grą bardzo przyjazną nowym użytkownikom. A jeśli macie problem z pewnymi archaizmami, to na rynku pojawił się też bardzo udany remaster, w którym zmieniono część elementów na bardziej przystające współczesnym Total Warom i naprawdę wyszło to bardzo dobrze. Stąd zdecydowałem się o nim tutaj wspomnieć i dodać w związku z tym kilka punkcików do końcowej i tak najwyższej oceny. Zresztą, co tutaj dużo gadać, jeśli gram w grę regularnie od 18 lat, przeszedłem ją chyba wszystkimi możliwymi frakcjami i wciąż mi mało, to o czymś to musi świadczyć. Miodność, grywalność i czysty fan jest tutaj niebywale silny. Polecam tak mocno jak tylko się da. Okej, to by było na tyle. Trochę to trwało, ale mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać, co myślicie. Niezależnie od tego, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, będzie mi bardzo miło, jeśli wciśniecie przycisk subskrypcji, dzięki czemu nie ominą was kolejne materiały, a tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego filmu na PC-towie. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli na niego tak bardzo długo czekać.